Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie testy i porównanie dwóch zamienników baterii do laptopa marki Mitsu oraz GreenCell. Który zamiennik okaże się lepszy? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić się do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Linki do zakupu testowanych baterii znajdziecie w opisie filmu. Testy baterii zostały przeprowadzone na laptopie Lenovo G580 z 2013 roku. Pierwszą z testowanych baterii był zamiennik marki Mitsu. Dokładny model baterii to BC łamane na LE Myślnik Y480. Zadeklarowana przez producenta pojemność baterii to 4400 mAh 49Wh, czyli dokładnie tyle samo, ile miała oryginalna bateria od tego laptopa. Napięcie baterii to 11,1 V. Według specyfikacji producenta bateria ma 6 ogniw litowo-jonowych marki Tianeng. W zestawie z baterią znajdziemy instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Jeśli chodzi o jakość wykonania samej baterii, to jest ona wykonana bardzo dobrze: plastik jest bardzo wysokiej jakości oraz idealnie pasuje do laptopa. Oprócz naklejki, bateria można powiedzieć, że jest identyczna jak oryginalna bateria Lenovo. Nawet użyty plastik wygląda na wręcz identyczny. Bateria Mitsu waży 302 g, a kupić ją można już od 106 zł. Przejdźmy sobie teraz do drugiej testowanej dziś baterii, czyli zamiennika firmy GreenCell. Dokładny model baterii to LE34, zadeklarowana przez producenta pojemność baterii to 4400 mAh, 49 Wh, czyli również dokładnie tyle samo, ile miała oryginalna bateria od tego laptopa. Napięcie baterii to 11,1 V. Według specyfikacji producenta bateria ma 6 markowych ogniw litowo-jonowych, jednak producent nie podaje ich konkretnej marki. W zestawie z baterią znajdziemy instrukcję obsługi. Jeśli chodzi o jakość wykonania samej baterii, to jest również ona wykonana bardzo dobrze plastik jest bardzo wysokiej jakości oraz idealnie pasuje do laptopa. Oprócz naklejki wygląda praktycznie identycznie jak oryginalna bateria Lenovo. Bateria Greencell waży 300 g, a kupić ją można już od 110 zł. Zatem obie testowane dziś baterie są z tej samej półki cenowej. Testy baterii zostały przeprowadzone na laptopie Lenovo G580 z zainstalowanym Windowsem 11, a obie z testowanych baterii były nowe. Przed przystąpieniem do testów dla każdej baterii wykonałem trzy pełne cykle rozładowania i naładowania. Nowy stan baterii potwierdził również program Havo Monitor, który pokazywał dla obu baterii 0% zużycia i maksymalną dostępną pojemność 48840 mWh. Jeśli chodzi o metodologię przeprowadzonych testów, to dla obu baterii przeprowadziłem dwa testy. Pierwszy z nich polegał na zmierzeniu czasu pracy laptopa na baterii laptopa po wcześniejszym pełnym naładowaniu baterii w laptopie. W trakcie testu laptop odtwarzał film na YouTube w przeglądarce internetowej, był podłączony do sieci Wi-Fi, a jasność ekranu laptopa była ustawiona na 80% jasności maksymalnej. Drugi test polegał na sprawdzeniu rzeczywistej pojemności baterii, również po wcześniejszym naładowaniu w laptopie każdej baterii do pełna. Test ten wykonałem poza laptopem, pinając się bezpośrednio w baterię, wykorzystując w tym celu przejściówkę USB, miernik USB oraz obciążenie USB, które było ustawione na pobór prądu 1,8 A, co na początku testu odpowiadało pobieranej mocy 21,5 W. Dodatkowo dla każdej baterii zmierzyłem maksymalne napięcie po pełnym naładowaniu. Jeśli chodzi o montaż baterii w laptopie, to obie baterie idealnie pasowały do laptopa w miejsce baterii oryginalnej. Obie baterie zostały prawidłowo rozpoznane przez laptop oraz obie baterie dały się prawidłowo naładować do 100%, będąc zamontowane w laptopie. Przejdźmy teraz do uzyskanych wyników, zaczniemy od porównania napięcia po pełnym naładowaniu baterii. Napięcie baterii Micu po pełnym naładowaniu wynosiło 12,8 V, a baterii Greensell 12,38V. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii laptopa, który odtwarzał film na YouTube, przeglądarce internetowej, to czas ten dla laptopa pracującego na baterii Mitsu wyniósł 3 godziny i 21 minut. Podczas testu poziom naładowania baterii spadł bardzo równomiernie, od 100% do 20%, lecz niestety poniżej 20% nastąpił gwałtowny, skokowy spadek z 20% do 6%, a niedługo później laptop nagle całkowicie się wyłączył, nie dając kolejnego ostrzeżenia o krytycznym stanie baterii przy 5% oraz nie wykonując zahibernowania się, jakie jest domyślnie ustawione właśnie przy krytycznym poziomie baterii 5%. Zatem, jak widzimy, kalibracja wskaźnika poziomu baterii nie działa prawidłowo w przypadku korzystania z baterii marki Mitsu. Podłączając laptop do ładowania, uruchomił się on ponownie, a nie wczytał sesji, która powinna zostać zapisana i odtworzona przez hibernację. Zatem, w przypadku wyładowania się laptopa z baterią Mitsu, praca w trakcie której byliśmy zostałaby niezapisana i utracona. Z pewnością nie jest to prawidłowe zachowanie baterii w laptopie, który mielibyśmy uznać za w pełni sprawny. Laptop z oryginalną baterią Lenovo, gdy był nowy, tak się nie zachowywał. Takie zachowanie się baterii może irytować i przeszkadzać w komfortowym korzystaniu z laptopa. Jeśli chodzi o test czasu pracy laptopa na baterii, to dla baterii GreenCell wyniósł on 3 godziny i 49 minut. Podczas testu poziom naładowania baterii spadał bardzo równomiernie, od 100% do 5% oraz przy krytycznym właśnie poziomie baterii 5% laptop zahibernował się i po ponownym jego uruchomieniu wczytał zapisaną sesję. Nasza praca w przypadku rozładowania laptopa na tej baterii zostałaby zapisana i po ponownym uruchomieniu odzyskana. Zatem bateria Greensell zachowała się w tym przypadku całkowicie prawidłowo, dokładnie tak samo jak oryginalna bateria Lenovo, gdy była nowa. Przechodząc do wyników testu rzeczywistej pojemności baterii, to bateria Mitsu uzyskała wynik 3798 mAh, a bateria Grinsel 4535 mAh. Podsumujmy i porównajmy zatem wszystkie uzyskane wyniki w tabeli. Jeśli chodzi o napięcie maksymalnego naładowania baterii, to bateria Grinsel miała napięcie 12,38 V i było to napięcie o 30 V wyższe niż baterii Mitsu. W przypadku testu czasu pracy laptopa na baterii, który odtwarzał film na YouTube w przeglądarce internetowej, to laptop na baterii Greencell pracował o 28 minut dłużej, a przeliczając to na wartości procentowe, jest to o prawie 15% czasu dłużej. Tutaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć nieprawidłowe zachowanie baterii Mitsu w tym teście, ponieważ podczas trwania testu poziom baterii w laptopie gwałtownie skokowo spadł z 20% do 6%, a niedługo później laptop nagle całkowicie się wyłączył bez zahibernowania się. W przypadku baterii Greencell podczas testu poziom naładowania baterii spadał bardzo równomiernie, od 100% do 5%, czyli prawidłowo i dokładnie tak, jak laptop zachowywał się na oryginalnej baterii Lenovo, gdy laptop był nowy. Jeśli chodzi o test rzeczywistej pojemności, to tutaj również widzimy przewagę baterii Greencell, która uzyskała pojemność 4535 mAh i jest to nawet o 3% więcej niż deklaruje to producent. W przypadku baterii Mitsu uzyskana pojemność to 3798 mAh i jest ona niższa o 13,6% w porównaniu z pojemnością, jaką deklaruje producent, dla przypomnienia 4400 mAh. Przejdźmy teraz do podsumowania. Przeprowadzone testy pokazały, że jako zamiennik baterii do laptopa Lenovo G580, bateria marki Greensell okazuje się lepszym wyborem niż bateria Mitsu. Bateria GreenCell uzyskała lepsze wyniki w teście czasu pracy na baterii laptopa oraz wykazała rzeczywistą pojemność nawet o 3% większą niż ta deklarowana przez producenta. Bateria zachowywała się w pełni prawidłowo podczas zarówno ładowania, jak i rozładowywania, dokładnie jak oryginalna bateria Lenovo, gdy laptop był nowy. Jeśli chodzi o baterię Mitsu, uzyskała ona o 28 minut krótszy czas pracy laptopa w teście oraz o 13,6% niższą rzeczywistą pojemność niż ta deklarowana przez producenta. Ponadto bateria zachowywała się nieprawidłowo w trakcie cyklu rozładowywania. Podczas testu poziom baterii gwałtownie spadł z 20% do 6%, a niedługo później laptop nagle całkowicie wyłączył się bez zahibernowania się. Uważam, że takie zachowanie niestety dyskwalifikuje używanie tej baterii jako baterii zamiennej do laptopa Lenovo G580. Może to na dłuższą metę irytować i przeszkadzać w komfortowej pracy. Baterie Greenser w związku z uzyskanymi w testach wynikami mogę polecić jako bardzo dobry zamiennik oryginalnej baterii do laptopa Lenovo G580. Wykazuje ona deklarowaną przez producenta pojemność i zapewnia czas pracy naszego laptopa na baterii porównywalny z oryginalną baterią dostarczoną przez producenta, gdy laptop był nowy. Linki do zakupu testowanych baterii znajdziecie w opisie tego filmu. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo ci się podobało, daj łapkę w górę i napisz komentarz. Co myślisz na temat przeprowadzonych testów oraz z jakich baterii zamienników do laptopa ty korzystałeś i czy byłeś z nich zadowolony? Zapraszam również do wsparcia mnie przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.